Szanowni Państwo, drodzy przedstawiciele mediów, dziękuję Wam za przybycie. Spotykamy się dziś w dość nietypowym miejscu i scenerii. Zwykle jesteśmy w sali konferencyjnej gdzieś blisko szatni, blisko boiska. Dziś okoliczność bardziej biznesowa, stąd też gościmy Was właśnie w Klubie Biznesu Zabrzańskiego Górnika. Chciałbym bardzo gorąco przywitać naszych gości. Jest z nami Pan Tomasz Heryszek, prezes zarządu Węglokoks S.A. oraz pan Lechosław Rojewski, wiceprezes do spraw finansowych. Witam również doskonale Państwu znanego nowego prezesa zabrzańskiego Górnika, pana Dariusza Czernika, no i od pana prezesa jako gospodarza dzisiejszego wydarzenia i uroczystości jako pierwszego poproszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz w imieniu Górnika Zabrze, całej naszej rodziny, chciałbym powitać naszych gości. Chciałbym powitać Państwa, dziennikarzy. Ważny dzień, drodzy Państwo, dla nas, dla Górnika Zabrze. Myślę, że tak szczerze mówiąc, dla całego śląskiego sportu, bo tak bym traktował podpisanie umowy, które zaraz nastąpi. Górnik wiąże się z kolejnym bardzo, bardzo poważnym partnerem, z jedną z największych firm w województwie śląskim, a jeżeli jest to wielka firma województwa śląskiego, to znaczy, że jest to wielka firma w skali kraju. Nazwa doskonale znana wszystkim, nie trzeba przedstawiać, Węglokoks, bo o tej firmie mówimy. Zerknąłem oczywiście na stronę internetową, żeby też dokształcić się przed tym spotkaniem. Firma powstała w 1951 roku, panie prezesie. Nie wiem, czy pan też tą wiedzę posiada. Mam nadzieję, że tak. Dlaczego o tym mówię? Bo to znaczy, że jesteśmy troszeczkę rówieśnikami. Górnik powstał w 1948, też na Śląsku i cieszymy się, że po tylu latach, chociaż zakładam, że gdzieś tam w latach 60., 70., kiedy górnictwo bardzo mocno wspierało górnika, pewnie te powiązania były jakieś, może silne, może jeszcze bardziej, ale teraz faktycznie wiążemy się oficjalnie i mogę Państwu zdradzić, że logo firmy Węglokoks trafia na tył koszulki Górnika Zabrze, a to znaczy, że jest to naprawdę umowa, z której możemy być zadowoleni, z której możemy być dumni. PGG, potężna firma na koszulce, Węglokoks, potężna firma również na koszulce Górnika Zabrze. Myślę, że jeszcze będzie okazja porozmawiać o tym, ale naprawdę mamy powody do satysfakcji, bo z wielkim klubem wiążą się tylko wielkie firmy i tak dzieje się w wypadku Górnika Zabrze. Tyle tytułem wstępu, a teraz już chciałbym oddać głos naszym gościom, prezesowi Tomaszowi Heryszkowi. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze zaproszenie. Ja odnosząc się do słów pana prezesa, któremu serdecznie gratulujemy, bo od kilku dni jest nowym prezesem Górnika Zabrze, nie powiem tak, że jak tutaj jesteśmy obecni na sali, to chyba nikt z nas początków ani Górnika, ani Węglokoksu nie pamięta, bo rok 51 no to jest już historia. A druga kwestia, jesteśmy na tyle koszulki faktycznie, dlatego że przód jest zajęty. Ale oczywiście nasze konotacje z górnictwem są, jak sama nazwa wskazuje, i sponsora głównego, czyli Polskiej Grupy Górniczej na przecie koszulki, jak i Węglokoksu, no bardzo, bardzo czytelne i jasne. Oczywiście samo górnictwo, które wiąże się z nie tyle historią Górnika Zabrze, ale z całym regionem województwa śląskiego, województwa, części województwa małopolskiego, jest dziś w Unii Europejskiej nieco w defensywie i wszystko wskazuje na to, że to górnictwo rozumiane jako górnictwo węgla kamiennego czy górnictwo węgla brunatnego, ono niestety te najlepsze czasy ma już za sobą. Jesteśmy w dobie w Unii Europejskiej pakietu klimatycznego, poszukiwań Zielonego Ładu, rozwiązań, które będą miały w zupełnie wręcz no, dla niektórych rewolucyjny sposób
kształtować przyszłe gospodarki Unii Europejskiej, także gospodarkę polską. To powoduje, że węglokoks, mimo nazwy, którą faktycznie posiada od już niespełna za niedługo 70 lat, a wywodzi się spółka z dawnej centrali handlu zagranicznego, jedna z ostatnich, jeżeli nie ostatnia dzisiaj w Polsce, centrala handlu zagranicznego, która dziś jeszcze funkcjonuje w warunkach rynkowych, która była swego czasu głównym eksporterem polskiego węgla, wyeksportowała ponad 1,5 miliarda ton węgla w zasadzie na wszystkie destynacje światowe. Dziś ze względów oczywistych, rynkowych, nasze zapatrywanie się na węgiel energetyczny czy węgiel koksowy, metalurgiczny jest już w dużo innej skali. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, dlaczego wiążemy się z górnikiem? Bo jest to jedna z chyba najbardziej optymalnych form współpracy, pokazywania się, reklamowania się, ale również docierania do wielu nowych partnerów biznesowych. My szukamy dzisiaj w dobie tej wspomnianej przed chwilą dekarbonizacji nowych kierunków rozwoju jako spółka, jako grupa kapitałowa, ponieważ Węglokoks dzisiaj stanowi grupę kapitałową ponad 22 spółek, mniejszych, większych, ale z zakresu ciepłownictwa, energetyki, z zakresu logistyki, z zakresu handlu, nie tylko paliwami stałymi. Oczywiście także mamy swoją kopalnię w ramach grupy kapitałowej. No i co ważne, co nas wiąże tutaj akurat z Polską Grupą Górniczą, jesteśmy drugim największym akcjonariuszem Polskiej Grupy Górniczej, posiadając 19% akcji spośród innych spółek. No, wyróżnia nas to, że jesteśmy w zasadzie głównym podmiotem związanym z Katowicami, z województwem śląskim. I to nas łączy z Polską Grupą Górniczą. Natomiast wracając jeszcze do pytania, które może oczywiście paść, dlaczego górnik Zabrze? Dlatego, że jest to w tej chwili czołowy klub na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, czołowy klub piłkarski zrzeszający potężne rzesze wiernych kibiców, ale posiadający również wielu kibiców poza granicami kraju, który posiada świetnie zorganizowane relacje z fanklubami, między innymi w Czechach, a rynek czeski to jest dzisiaj dosyć istotny rynek dla Węglokoksu. Posiada wielu wiernych kibiców, ale również dużą rozpoznawalność, między innymi na rynku niemieckim, który jest także naszym rynkiem, z którym współpracujemy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to są nowe kierunki rozwoju, które zamierzamy eksplorować w najbliższych kilkunastu miesiącach, kilku najbliższych latach, dlatego że w ramach grupy Węglokoksu również funkcjonują zakłady przetwórstwa hutniczego. Mamy pewne pomysły dotyczące konsolidacji tego segmentu, trochę niewdzięcznie traktowanego obecnie w Unii Europejskiej oczywiście, ale bez którego w zasadzie nic się w gospodarce dziać nie może, łącznie z budową takiego pięknego stadionu jak tutaj, na który trzeba przecież tysięcy ton stali. To są te powody, a ten powód ostatni to jest oczywiście chęć rozwoju, nawiązywania relacji biznesowych. Takie miejsca jak stadion, takie miejsca jak spotkania, wydarzenia, duże wydarzenia piłkarskie, one pozwalają po prostu robić i kształtować dobry klimat dla rozwoju biznesu. I to jest ten główny cel, który myślę przyświeca nam najbardziej. Liczymy na owocną współpracę z górnikiem. Także bardzo się cieszymy, że możemy dołączyć do tej wielkiej rodziny. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak słyszeliśmy, obie strony, i Górnik Zabrze, i Węglokoks S.A. są przekonane o tym, że ta współpraca nawiązywana będzie pasmem obopólnych sukcesów. No, czas na podpisanie umowy. Bardzo gorąco zapraszamy. To też będzie chwila dla fotoreporterów. Proszę bardzo. Thank you.
Już za chwilkę przejdziemy do pytań. Prezes zarządu, pan Dariusz Czernik, ze strony naszego nowego partnera firmy Węglokoks S.A. prezes zarządu, pan Tomasz Heryszek oraz wiceprezes do spraw finansowych, pan Lechosław Rojewski. Dziękuję bardzo za związanie się z Górnikiem. Myślę, że to początek bardzo owocnej współpracy. Dziękuję bardzo. Ja też gratuluję. Dziękuję również ślicznie. Ja bardzo proszę, niech panowie jeszcze usiądą. Wspominaliśmy o tym, że pan prezes wspominał o tym, że logo Węglokoksu znajdzie się na tyle koszulki. Za chwilkę oczywiście tą koszulkę zaprezentujemy, no ale czas, aby oddać również głos i poprosić o pytania przedstawicieli mediów. Bardzo gorąco prosimy. Chciałem się spytać, na jaki okres umowa jest podpisana? Może pan prezes. My rozpoczynamy współpracę. Nie wiem, czy umowa nie zawiera klauzul poufności, ale terminuje. Na razie jest to okres tego roku. Będziemy na razie na dokończenie tego sezonu i z adnotacją, że jesteśmy zainteresowani współpracą no, długoterminową. Tak? Natomiast wszelkie pozostałe kwestie dotyczące wzajemnych świadczeń, no to już myślę pan prezes, gdyby mógł dokończyć. Tak, wiążemy się do końca tego sezonu. Oczywiście z obu stron padają deklaracje, ogromna chęć współpracy, przedłużenie jej na kolejne lata. Myślę, my jesteśmy przekonani, że to jest naprawdę dopiero początek tego, co razem wspólnie chcemy zrobić. To, co prezes powiedział, chciałbym taką małą refleksją się podzielić, bo myślę, że tu chyba będziemy zgodni, nie byłoby takiej umowy, gdyby nie to, że dzisiaj siedzimy w takim miejscu na nowym stadionie w klubie biznesu. No to jest ten aspekt futbolu, o którym musimy pamiętać. Oczywiście najważniejszy jest mecz piłkarski, to co się dzieje na murawie, ale dzisiaj bez klubu biznesu, bez lóż, bez miejsc, gdzie można się spotykać, gdzie można zapraszać bardzo poważnych partnerów biznesowych, ale też kibiców, bo to często przecież tak bywa, że kibice są związani z wielkim biznesem i to się tworzy jedna wielka całość. No byłoby trudno pozyskiwać takich partnerów, dlatego akurat mijają w tej chwili niebawem 4 lata od momentu otwarcia naszego stadionu i wydaje mi się, że Górnik, tu oczywiście zasługa całego klubu poprzedników, którzy zajmowali funkcję prezesa, że wykorzystujemy jako klub ten potencjał naprawdę, naprawdę dobrze, bo wszystkie loże są wyprzedane. Klub biznesu na każdym meczu jest w zasadzie wypełniony. Tutaj naprawdę są ważni ludzie, kibice, oddani Górnikowi sercem, ale też mający duży potencjał finansowy, biznesowy. Z tego jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni. A to, że jeszcze mogą spotkać w tym miejscu takich piłkarzy jak Stanisław Oślizło, Jan Banaś, wielkie gwiazdy Górnika sprzed lat, które są regularnie, odwiedzają spotkania na Roosevelta, no tworzy taką fantastyczną całość, o którą chyba wszystkim tak naprawdę w Polsce chodzi, bo to nie tylko Górnik Zabrze. Wszystkim chodzi, nie wszystkim chyba się udaje. My mamy ten potencjał, że po prostu jesteśmy w stanie to zrobić. Mamy fantastyczną historię, wielkie gwiazdy, mamy piękny stadion, mamy wypełniony stadion bardzo często, mamy doskonałych kibiców, mamy wielki klub i mamy fantastycznych kibiców, którzy właśnie chcą się wiązać z Górnikiem, nie tylko przychodząc na mecze, ale tworząc z Górnikiem naprawdę takie partnerstwo biznesowe, które jest dzisiaj niezbędne, jeżeli chcemy, by klub się rozwijał. Wspomniałem króciutko jeszcze o koszulce na początku.
Nie będziemy oczywiście podawać kwot, ale z naszej wiedzy wynika, że naprawdę jesteśmy dzisiaj jako Górnik w pierwszej trójce, może czwórce, jeżeli chodzi o wartość kontraktów reklamowych, które znajdują się na naszej koszulce. Zresztą doskonale panowie ją znają, oglądacie ją 37 razy w sezonie na meczach ligowych. Dzisiaj też ją jeszcze raz pokażemy. Tam są naprawdę wielkie firmy, tam są znaczące środki finansowe, które pomagają funkcjonować i rozwijać się klubowi. No i bardzo, bardzo się cieszymy, że do tej rodziny dołącza Węgla Kozłowa. Jak mówię, no wielkie firmy to jest coś, co też powoduje, że na ten stadion będą przychodziły kolejne osoby, kolejne firmy, które będą chciały tutaj się spotkać, porozmawiać i robić wspólnie interesy. Ja chciałem uzupełnić jeszcze w kontekście tego pytania. Panie prezesie, oczywiście my też na to liczymy, że tak będzie. Natomiast ja chcę też powiedzieć, że taką fazą wstępną do nawiązania tej współpracy była nasza obecność jako spółki. My mieliśmy tutaj wynajętą lożę biznesową. No i dostrzegamy bardzo pozytywny efekt, bardzo pozytywny klimat tego wszystkiego, o czym pan prezes przed chwilą wspominał, dlatego że oczywiście wszyscy wiemy doskonale, że Górnik Zabrze jest nie tylko z nazwy, ale także z tytułu miejscowienia, ale wieloletniej historii, bardzo mocno związany z przemysłem ciężkim, już nie tylko z samym górnictwem, ale przemysłem ciężkim w naszym całym województwie. A ponieważ funkcjonuje jego rozpoznawalność, ale także bardzo liczne rzesze kibiców, tych bardzo wiernych, tych, którzy pojawiają się na stadionach, ale także tych, którzy bardzo ciepło myślą o klubie, o barwach klubowych w Górniku Zabrze. Niezależnie, czy Górnik odnosi wielkie sukcesy sportowe, jak w odległych latach, dosyć odległych już niestety, czy plasuje się gdzieś w środku tabeli ekstraklasy, to mimo tego upływu czasu, cały czas ta wierna rzesza kibiców funkcjonuje. My, funkcjonując tutaj, wynajmując loże, spotykając się na różnego rodzaju wydarzeniach biznesowych, no bardzo dobrze, bardzo mocno zmierzyliśmy efektywność posiadania przede wszystkim takiego świadczenia na takim obiekcie, jakim jest stadion, bo to po prostu ułatwia nawiązywanie wielu, wielu relacji. My jesteśmy firmą czy spółką, która oprócz samego obrotu, tradingu paliwami stałymi współpracuje również z kilkudziesięcioma firmami z sektora okołogórniczego i z sektora przemysłu ciężkiego przede wszystkim. I no zdecydowana większość tych firm, przedstawiciele tych spółek funkcjonują tutaj w ramach klubu biznesu. Bardzo często organizujemy tego typu spotkania z nimi także w ramach meczu. A bardzo neutralna atmosfera, czy neutralne miejsce, jakim jest no, stadion, ale jednak o konotacji pozytywnej, bardzo dobrze wpływa na procesy negocjacji, zawierania relacji, czy przekłada się wprost na później tak zwane robienie biznesu. Tak jest na całym świecie i ten klimat, który ułatwia nawiązywanie relacji, robienia biznesu, on jest obecny w Polsce no, dopiero od kilku lat, ale widać jego bardzo pozytywny wymiar, bardzo pozytywny efekt, no między innymi właśnie tutaj na stadionie. Jeśli mogę jeszcze, kończąc, dwa zdania. Te wszystkie związki z dużymi partnerami biznesowymi, to jest naprawdę, proszę uwierzyć, poza miłością do Górnika, to jest też biznes. My prowadzimy współpracę ścisłą z firmą, która oblicza nam ekwiwalent reklamowy firm, które są związane z Górnikiem w różnej formie, czy to na koszulce, czy na banerach, czy na LEDach, bo tych form współpracy jest naprawdę sporo. Proszę uwierzyć, że to przełożenie ekwiwalentu reklamowego na kwoty inwestowane jest naprawdę imponujące w niektórych wypadkach i pokazuje, że po prostu warto się wiązać z piłką nożną, warto się wiązać no, w tym wypadku z Górnikiem Zabrze. Te liczby robią wrażenie i one powodują, że nikt nie odchodzi, wręcz przeciwnie, przybywają nowe podmioty, które chcą się wiązać z klubem. Ale mówimy też dużo o wielkim biznesie, o stadionie, ale myślę, że prezes się zgodzi, że gdyby nie atmosfera na tym stadionie, gdyby nie kubice Górnika, którzy tworzą no coś wyjątkowego. Myślę, że na Śląsku nie ma dzisiaj obiektu, który jest w stanie się pochwalić
poszczycić no, takim dopingiem, taką atmosferą, a może w Polsce mówimy o dwóch, trzech stadionach, które są w stanie z Górnikiem pod tym względem rywalizować, to też ma ogromne znaczenie, bo kto tu jest pierwszy raz, podkreśla, że jest to coś, czego się gdzieś nie spotyka, co można tutaj przez te 2 godziny podczas meczu, a 6 będąc przed meczem, czy po spotkaniu jeszcze siedząc, przeżyć i to ma ogromne, ogromne znaczenie, dlatego te wszystkie umowy nie byłyby możliwe dzięki bez kibiców, bez wsparcia, bez dopingu, bez atmosfery, bo to naprawdę tworzy i musi tworzyć jedną wielką całość. Jeżeli jeden z tych elementów gdzieś zanika, to już ta konstrukcja tak fajnie nie wygląda. Wygląda u nas bardzo dobrze, a jestem przekonany, że może jeszcze lepiej. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę. Zaczynając od pierwszej odpowiedzi, tak, Węglokok swego czasu współpracował z klubem z Chorzowa. No, dzisiaj sytuacja Ruchu Chorzów sportowo, no, infrastrukturalnie jest no, w zupełnie innym miejscu niż sytuacja i sportowa i infrastrukturalna Górnika Zabrze, więc to jest jakby też taka trochę odpowiedź na Pana pytanie. Co do w ogóle sportu takiego, który daje po pierwsze zasięgi, rozpoznawalność, ale również możliwość efektywnego wpływania na rynek i krajowy, i rynki zagraniczne. No, my oczywiście liczyliśmy bardzo, że między innymi postać Łukasza Podolskiego pojawi się, być może się pojawi w jakimś bardziej odległym czasie w Górniku, ale to jakby wracając do tego tematu pierwszego, nie ma w zasadzie innego dzisiaj sportu w Polsce, który daje, zwłaszcza w grupach tak zwanego targetu męskiego, taki zasięg i taką możliwość oddziaływania. Jest nią no, piłka nożna, oczywiście w różnym wymiarze. Liga Mistrzów to nie jest oczywiście przedział dla takiej spółki jak nasza, tylko dla koncernów już bardzo globalnych. Natomiast oczywiście istniejemy również w innych projektach sportowych, między innymi w projekcie rajdów samochodowych. Mamy zawiązaną współpracę od zeszłego roku z jedną z ekip z województwa śląskiego razem z jeszcze 2 innymi podmiotami. Oczywiście również działamy w wielu projektach CSR-owych typowo w sporcie amatorskim. Staramy się wspierać wszelkie te inicjatywy, które wpływają nie tylko na postrzeganie pozytywne naszej spółki, ale również są w stanie trochę dzisiaj odmitologizować ten klimat i narrację związaną z czarnym węglem. Taka narracja jest prowadzona oczywiście w sposób absolutnie nieuprawniony przez niektóre gremia europejskie. No, my jesteśmy stąd, my funkcjonujemy tutaj wiele lat, w związku z tym uważamy, że powinniśmy i to jest jakby powinnością, nie tylko wypływającą z suchych definicji CSR-owych, ale zwykłą, czystą powinnością, aby wspierać ten region, wspierać go od strony sportu, kultury, rekreacji, także wielu inicjatyw charytatywnych, dlatego również udzielamy się charytatywnie, wspieramy bardzo często różnego rodzaju placówki pomocowe, które pomagają dzieciom. Wysyłamy dzieci na ferie. W zeszłym roku okazało się, że chyba 70% tych dzieci, którym ufundowaliśmy wyjazdy kolonijne w zasadzie, wakacyjne, okazało się, że są pierwszy raz w życiu gdzieś poza Śląskiem na wakacje, mogły dzięki temu pojechać. Więc my raczej staramy się funkcjonować szeroko, ale wielowątkowo w związku z naszym regionem. Nasz region postrzegamy bardzo szeroko. Górnik Zabrze jest takim klubem, który nie jest utożsamiany tylko i wyłącznie z miastem Zabrze, ale jest klubem, jak samo hasło głosi, wielu śląskich miast.
W związku z tym no, wydaje się, że tutaj akurat ta nasza współpraca jest bardzo mocno uprawniona. Dziękuję. Nie widzę chętnych na kolejne pytania. Czas więc, abyśmy zobaczyli wreszcie, jak będzie wyglądać koszulka Górnika Zabrze, a szczególnie jej tył, z logotypem nowego partnera. Prosimy o prezentację. Ja chciałem tylko dodać jedno słowo, mianowicie, czy jedno zdanie, ale już bardzo krótkie, mianowicie nasza księga znaków nie przewiduje koloru złotego, natomiast no, tu w tym przypadku zrobiliśmy wyjątek, aby ta koszulka po prostu wyglądała bardzo estetycznie, to raz, a dwa, ten złoty kolor jest również bliski no, nie tylko klubowi, ale myślę spółkom, czy firmom, czy organizacjom, które współpracują, nie mogą się w taki sposób eksponować. Myślę, ten złoty kolor po prostu najlepiej tutaj pasuje. Może zdradzę trochę tajemnicy handlowej. Kilka dni naprawdę trwały negocjacje o ten kolor. Bardzo staraliśmy się przekonać naszego partnera, że warto odejść troszeczkę od ustalonych norm i myślę, że efekt jest bardzo, bardzo pozytywny, bo faktycznie ten złoty kolor na czarnej koszulce wygląda ładnie. Mam nadzieję, że ta 17 też jest taka prorocza, na 17 lat się co najmniej zwiążemy. Taki początek współpracy byłoby bardzo sympatycznie. No, rzeczywiście, dziękujemy za elastyczność. Ta koszulka wygląda fantastycznie. Panie prezesie, czas na przekazanie jeszcze pamiątkowej koszulki. O, to może tak z tej strony. Bardzo proszę, tutaj od nas pan prezes. Dziękuję bardzo. Proszę w gabinecie powiesić. Mam nadzieję, że... Chodź do nas. Zapraszamy. Może pan prezes do środka, co? Tak może być, proszę. Tak? O, jest to dla pana. Tak. Ten zielony kolor też się zgadza z kolorem murawy. Wszystko tworzy piękną całość, myślę. Tak. Dziękuję. Tak? Proszę jeszcze raz. Gratulujemy. Dziękujemy.